wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego z siedzibą we Wiedniu. Bardzo prosimy jego eminencję. Wielki mistrz zakonu krzyżackiego jest już tutaj na scenie, już wchodzi na scenę, a z nim również tłumacz, tak żeby szybko przetłumaczył to, co powie wielki mistrz zakonu. Sehr geehrter Herr Marschall, sehr geehrter Herr Bürgermeister, Herr Senator, alle Vertreter des öffentlichen Lebens, sehr geehrte Vertreter des kulturellen Lebens, Herr Dekan, verehrte Damen und Herren. Szanowny Panie Marszałku, Szanowny Panie Senatorze, Panie Burmistrzu, Przedstawiciele publicznego i kulturalnego życia, Panie Księże Dekanie. Es ist ein glücklicher Zufall, dass ich heute hier bei Ihnen sein kann, denn es hat sich gerade der Termin getroffen, dass ich ohnehin in Polen bin zu einer Feier in Frauenburg. Jest to szczęśliwy przypadek, że ten dzisiejszy termin akurat zbiegł się z innym terminem, który mam pojutrze we Fromborku. Deswegen habe ich sehr gerne hier Station gemacht, zumal es mir die Gelegenheit gibt, den Marschall wieder zu treffen, der mich vor 3 Jahren ganz offiziell eingeladen hat und an diese Einladung ich immer noch mit ganz großer Dankbarkeit und Freude denke. Dlatego bardzo chętnie się tu zatrzymywałem, bo cieszę się też, że mogę ponownie spotkać pana marszałka, który 3 lata temu mnie zapraszał na Warmię i bardzo chętnie wspominam tamten czas. Nun, sehr verehrte Damen und Herren, ein Orden, der in 2 Jahren 825 Jahre alt wird, hat natürlich eine lange Tradition, eine lange Geschichte. Und wir haben gerade in den Ausführungen auch des Herrn Bürgermeisters gehört, wie sehr er ganze Landschaften und Gegenden geprägt hat. Szanowni Państwo, zakon, który za 2 lata kończy, będzie miał 825-lecia, ma długą tradycję i długą historię i słyszeliśmy też przed chwilą w słowach pana burmistrza, jak potrafi ukształtować cały rejon. Und er gibt natürlich einer ganzen Serie von Wissenschaftlern Gelegenheiten, ihn zu forschen, seien es die Historiker, seien es die Archäologen, seien es auch die Theologen, sei es Staatswissenschaftler und dergleichen, die die Strukturen, die Tätigkeiten und das Wirken dieses Ordens darstellen. I taki zakon przez tak długi czas oczywiście daje dużo historykom, teologom, badaczom możliwość właśnie badać historię tego zakonu pod różnym aspektem. Wir haben vor 3 Tagen das Fest des heiligen Laurentius gefeiert. 3 dni temu obchodziliśmy święto świętego Wawrzyńca. Der war Verwalter der kirchlichen Gemeinschaft und Direktor, würde man heute sagen, des Caritaswesens. On był zarządcą dóbr kościelnych i no dzisiaj byśmy powiedzieli dyrektorem Caritasu. Und als in der Christenverfolgung die Häscher an ihn herankamen und zuerst natürlich nach der Kasse gefragt haben, hat er gesagt, nein, der Schatz der Kirche ist nicht das Geld, sondern das sind die Gläubigen, das sind die Menschen. A jak w czasów prześladowań właśnie zbliżyli się do niego, żeby jego i złapać, to i oczywiście wiadomo, że pytali najpierw o kasę, o skarb Kościoła i to wtedy święty Wawrzyniec powiedział, że nie, skarb Kościoła nie są pieniędzy, skarb Kościoła są ludzi, są wierni. Daher möchte ich Ihnen, bevor ich ein paar Worte zur Geschichte sage, den lebendigen, den aktuellen deutschen Orden vorstellen und Ihnen zeigen, wir sind heute noch da als geistlicher Orden, als religiöse Ordensgemeinschaft mit vielen religiösen, sozialen, karitativen und kulturellen Tätigkeiten. A zanim powiem parę słów o historii zakonu, właśnie chciałbym Państwu przekazać, że jesteśmy żywym zakonem, który nadal istnieje.
i który właśnie jest, który działa w dziedzinie kultury, religii, sztuki i tak dalej. Wenn ich in Wien an meinem Amtssitz die Geschäfte führe, dann sitze ich meistens unter ganz großen historischen Porträts von Hochmeistern und Persönlichkeiten früherer Jahrhunderte. Aber es ist mir dabei immer bewusst, wir haben heute Gesellschaft zu gestalten. Wir sind Menschen der heutigen Kirche und wir haben an die Zukunft zu denken. Jeżeli przy mojej siedzibie w Wiedniu siedzę nad biurkiem i pracuję, to z reguły pod wielkimi obrazami wielkich osobistościami z przeszłości, ale to wtedy zawsze przypomnę sobie, że my musimy dzisiaj, obecnie ukształtować życie i pracować dla ludzi. Soweit also der kurze Hinweis. Wir sind nicht nur Geschichte, wir sind nicht nur vergangen, sondern wir wirken auch heute in den verschiedensten Ländern, in den eben angeführten Bereichen der Seelsorge, der Kultur, des karitativen und sozialen Lebens. Więc nie jesteśmy tylko historią, nie jesteśmy przeszłością, ale nadal jesteśmy, istniejemy i działamy właśnie w krajach, gdzie jesteśmy w tej chwili obecni i prowadzimy duszpasterstwo i charytatywne działania. Aber natürlich keine Region ist so geprägt von der Geschichte des Ordens wie ihre Heimat hier. Ale żaden rejon nie jest aż tak ukształtowany przez zakon krzyżacki jak wasz rejon tu. Es gibt überall im Heiligen Römischen Reich, das heißt im heutigen Deutschland und in den Gebieten in Slowenien oder auch in Südtirol, kurzum überall, wo der Orden gewirkt hat, gibt es Museen, gibt es Gedenkstätten an das Wirken des Ordens. Aber nirgendwo gibt es so großartige Burgen und Denkmäler historischer Art wie eben gerade hier. Wszędzie tam, gdzie zakon w swojej historii działał, więc na terenie Niemiec, czy w Słowenii, czy w Austrii, czy w południowym Tirolu, wszędzie tam, gdzie on działał, tam zostawił te ślady, tam są pamiątki, są muzea, które przypominają jego istnienie, jego działanie, ale nigdzie nie są tak, powiedzmy, obecne, jest ich tak wielu, jak tu na Warmii Mazura. Und ab dem heutigen Tag reiht sich in diese Museen hier auch das interaktive Museum des Deutschen Ordensstaates in Soldau ein. Das ist eine ganz große Freude und ich möchte Ihnen allen dafür und dazu ganz herzlich gratulieren. Od dzisiejszego dnia w ten szereg miejsc pamiątkowych i muzeach wstąpi też ten właśnie interaktywne muzeum Państwa Krzyżackiego tu w Działdowie. I do tego chciałbym Wam bardzo serdecznie gratulować. Schon die Bezeichnung weist darauf hin, dass das nicht eine Sammlung von irgendwelchen Objekten ist, sondern dass ein sehr starker didaktischer und pädagogisches Interesse dahinter ist, eben um zu informieren, um die Leute mit einzubinden in diese große Geschichte und in den Werdegang dieses Ordens, der diese Landschaft hier so stark geprägt hat. Więc już sama nazwa tego muzeum wskazuje na to, że nie są to tylko, powiedzmy, martwe eksponaty, ale że właśnie, że to muzeum chce działać dydaktyczne i pedagogiczne, żeby przekazać coś, by przekazać wiedzę na temat zakonu, który w tak szczególny sposób ukształtował ten rejon. Und insofern hat so ein modernes Museum eine ganz wichtige Funktion, eben um objektiv zu berichten, was war, und objektiv auch darzustellen, was wir mit diesem Erbe heute anfangen können. I dlatego takie nowoczesne muzeum ma to zadanie i ten obowiązek najpierw przekazać prawdę o tym, co było, ale teraz, ale też również właśnie przekazać taką wizję przyszłości, co my możemy w przyszłości z tymi pozostałościami zrobić. Ich hatte vor drei Jahren am 15. Juli 2010 die große Ehre, von ihrem Staatspräsidenten Komorowski eingeladen zu werden bei der zentralen Feier zum 600. Jahrestag der Schlacht von Tannenberg. Trzy lata temu, 15 lipca
w 2010 roku miałem wielki zaszczyt zostać zaproszonym przez prezydent Polski pana Komorowskiego na główne obchody 600-lecia bitwy pod Grunwaldem. Und dort konnte ich mit großer Freude eben darauf hinweisen, dass im heutigen Europa es eben möglich geworden ist, einander zu begegnen, Vorurteile abzubauen, ja, Geschichtsfälschungen aus dem Weg zu räumen, um ganz unvoreingenommen aufeinander zuzugehen. Und insofern ist auch der Deutsche Orden ein Beispiel für Völkerverständigung, ein Beispiel dafür, wie man miteinander unterwegs ist, wie man miteinander Gesellschaft und einen Staat gestalten kann. I wtedy miałem właśnie możliwość zgłosić przemówienie, w którym mógłbym właśnie wskazać na to, że jak to ważne jest w tych czasach wspólnej Europy, żeby przekonać pewne stereotypy, żeby przezwyciężyć takie uprzedzenia i zbudować właśnie taką wspólną Europę na bazie odkłamywania historii i spojrzenia w prawdzie na to, co było, na dobrą wspólną przyszłość. Wir wissen alle, wie sehr Ideologen den Namen des Deutschen Ordens missbraucht haben. Auf deutscher Seite, auf polnischer Seite, nationalistisch hat man versucht, jeweils diesen Orden für seine Ziele einzuspannen und in einer Schwarz-Weiß-Malerei Aspekte dargestellt, die im Wesentlichen nur reine Ideologie waren und mit der Objektivität nichts zu tun hatten. Wiemy, jak historia naszego zakonu została w różnych krajach, na przykład i w Niemczech, i w Polsce, wykorzystywana ideologicznie, żeby biorąc pod uwagę tylko kilka aspektów tego zakonu, właśnie wykorzystać to nacjonalistyczne przeciwko drugiego kraju. Wörtlich konnte ich damals in Tannenberg ausführen folgende Sätze. Dosłownie mógłbym wtedy w Grunwaldzie powiedzieć następujące zdania. Mit dem Abklingen der Ideologien und der wachsenden Skepsis gegenüber diesen hat sich der Blick geweitet, sodass nun immer mehr auch die zivilisatorischen und kulturellen Leistungen des Ordens gesehen und gewürdigt werden können. W czasach, kiedy sceptyzm jest coraz mniejszy, i uprzedzenia coraz mniejsze, też coraz mniejsze, widzimy. Und in all dem ist natürlich nicht zu übersehen, auch die Fehlleistungen, auch manches Fehlverhalten des Ordens, das ja in keiner Weise zu verschweigen ist. Historiker, Kunsthistoriker, Archäologen, Architekten und Heimatkundler erforschen mit großem Interesse Gründung und Aufbau von Städten und Dörfern, siehe hier Soldau, von Handels-, Verwaltungs- und Wirtschaftsstrukturen, von Kirchen, Pfarrgemeinden und Bistümern durch den Deutschen Orden. Und dies freut mich ganz besonders, dass eben mit gerade hier in Polen mit sehr hohem finanziellen Aufwand Burgen und Schlösser dieses alten Ordens wiederum restauriert und hergerichtet werden, von denen viele sogar zum Weltkulturerbe zählen. Wielkimisz cytuje teraz z jego przemówienia 3 lata temu pod Grunwaldem, że kiedy ideologie się zmniejszyły, spojrzenie się rozszerzyło, że teraz można też spojrzeć na cywilizacyjne i kulturowe osiągnięcia zakonu i że można ich też, powiedzmy, uhonorować, nie wyłączając z tego też historyczne błędy zakonu. Historycy sztuki, archeolodzy, architekci i badacze, powiedzmy, regionu mogą z wielkim zainteresowaniem badać założenie i budowę miast i wiosek, tak jak tu w Działdowie,
struktur handlu, administracji i gospodarki, budowy założenia kościołów, parafii i diecezji przez zakon niemiecki. I też bardzo się cieszę i pielęgnuję się z wielką miłością i z wielkimi pieniędzmi zamki tego starego zakonu, z których niektórzy liczą się do światowego dziedzictwa kulturowego. Und genau in dieser Richtung liegt, so habe ich in den Gesprächen vorhin gehört, dieses neue, heute zu eröffnende Museum. Man hat sich hier bemüht, in ganz, ganz moderner Form diese Geschichte objektiv darzustellen, ohne etwas zu verschweigen und so einen Beitrag zu leisten zur Völkerverständigung, einen Beitrag auch zur Kenntnis ihrer Heimat hier. Und dazu darf ich Ihnen allen, dem Bürgermeister, dem Direktor des Museums, dem Marschall natürlich und Ihnen allen ganz herzlich gratulieren zu diesem Museum und dem Museum einen guten Erfolg wünschen. Danke vielmals. I zrozumiałam właśnie, że też w tym sensie został założony ten interaktywny muzeum tutaj w Działdowie, żeby właśnie nic ukrywać, pokazać prawdę i przekazać to dla obecne i przyszłe pokolenia, żeby w ten sposób też, powiedzmy, przyczynić się do lepszego porozumienia narodów. I w tym sensie też życzę miastu, panu burmistrzowi i muzeum wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękuję bardzo za wystąpienie. Przypominam, wielki mistrz zakonu, biskup dr Bruno Platter. Drodzy Państwo, a teraz bardzo serdecznie zapraszam tu na scenę.